Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, to jest Telewizja Republika. Wracamy do studia i od razu witam się z naszym gościem, a jest nim pan Tobiasz Boheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wybory samorządowe, można powiedzieć, za pasem. Pierwsza tura odbędzie się 7 kwietnia, jeżeli mówimy o wyborach na prezydentów miast, a ewentualna druga tura 21 kwietnia, także zostały niecałe 2 miesiące. No 50 dni około, tak. I będziemy rozmawiać o sprawach ważnych dla Warszawy, ale także ważnych dla dużej części Polaków. Zacznijmy od Pałacu Saskiego, bo to jest rzecz absolutnie fundamentalna i zwolennikami tej inwestycji nie są tylko warszawiacy, ale także patrioci Polacy, którzy interesują się historią, chcą, żeby Polska była wielka, ale chcą także, żeby Polska była piękna. Jeżeli chodzi o odbudowę Pałacu Saskiego, to można powiedzieć na pewno, że nie jest ta inwestycja oczkiem w głowie nowej władzy, zarówno centralnej i samorządowej. Rafał Trzaskowski chce tak samo wybudować Pałac Saski, jak Donald Tusk CPK, można powiedzieć. Natomiast jakie jest zdanie w tej sprawie pana Tobiasza Boheńskiego? Czy dla pana to jest ważna inwestycja? Czy pan dopilnowywałby jej realizację, jeżeli byłby pan prezydent? Tak, to jest bardzo ważna inwestycja i miałem też ten zaszczyt, że dopilnowywałem je, jak byłem wojewodą mazowieckim, ponieważ tam są różne kwestie związane z nieruchomościami i nadaniem pędu tej inwestycji, ale absolutnie to jest bardzo potrzebna inwestycja nie tylko z powodów historyczno-tożsamościowych, ale też z tego powodu, bo pamiętajmy, no mamy Pałac Saski, Pałac Brühla, gdzie ma być Senat oraz kamienica przy Królewskiej. Tam ma być bardzo dużo instytucji kultury. To ma być miejsce nie tylko eksponowane i piękny zabytek odbudowany, który był dumą Warszawy przez dziesiątki lat, ale również miejsce spotkań warszawiaków. Nie powinien budzić kontrowersji, bo urbanistycznie idealnie tam pasuje. Kiedy każdy spojrzy na wizualizacje zaprezentowane jeszcze w zeszłym roku, to widać wyraźnie, że w żaden sposób nie zaburza tej części tak zwanej osi saskiej. Także no, ja jestem wielkim zwolennikiem, tak jak zresztą warszawiacy, bo była taka sonda, w której okazało się, że większość warszawiaków jednak chciałaby odbudowania tego pałacu i w owym czasie miasto się tak zatrzepotało pod rządami prezydenta Trzaskowskiego, nie wiedząc, co będą robić w tej sprawie. Powinien zostać odbudowany ten pałac. A ma pan wrażenie, że wszystko idzie teraz w kierunku, żeby ten pałac powstał? Chodzi tak naprawdę o większą inwestycję, odbudowę, tak jak pan wojewoda powiedział, Pałacu Saskiego, ale także Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Nie, nie, absolutnie nie widzę. To znaczy, no, mamy coś, co jest charakterystyczne w ogóle dla samorządu warszawskiego, ale też dla Platformy, tak w sensie ogólnopolskim, czyli dość duże nieróbstwo i nie słyszymy nic o jakichś ruchach poza decyzjami ministra Sienkiewicza o wymianach kadrowych w ważnych instytucjach, więc to niepokoi niewątpliwie. A tam jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo trzeba wyjaśnić stosunki majątkowe, tak żeby móc zacząć budować. No, trzeba przejść do kolejnych faz projektu, bo projekt, jakby wizualizacja została wybrana. To jest wyjątkowo też ważne miejsce, bo tam jest grób nieznanego żołnierza. Więc no, powinniśmy przechodzić do etapów projektowo-wykonawczych. No ale nie słyszymy nic na ten temat i podejrzewam, że państwo rządzące obecnie zajmują się kadrami, wymienianiem się tam na stołkach, a nie popychaniem projektów do przodu. Czyli jest ryzyko, że za obecnej władzy, czy to centralnej, czy to samorządowej, ta inwestycja nie zostanie zrealizowana? Istnieje, ale to nie oznacza, że powinniśmy rezygnować z nacisku na opinii publicznej, na rządzących, jak i również no, nie możemy się załamywać. No, pamiętajmy, że przetrwaliśmy 8 lat rządów Platformy i przetrwaliśmy i wyszliśmy z tego i wyjdziemy z obecnej sytuacji. Trzeba żyć taką nadzieją i Pałac Saski w końcu zostanie odbudowany. Warszawa to jest na pewno miasto ciekawe, ale ta ciekawość przejawia się w tym, że to jest miasto eklektyczne, złożone z różnych stylów architektonicznych. I w związku z tym nie wszystkich zachwyca. Niektórzy lubią Warszawę, ale na przykład uważają obiektywnie, że nie jest tak piękne jak inne miasta zachodniej Europy. Czy pan ma jakieś plany dotyczące estetyzacji Warszawy? Tak, estetyzacji i polityki historyczno-tożsamościowej Warszawy, która skupia sobie dwa elementy, zarówno historię Warszawy, ale dzięki historii Warszawy pokazanie, jak w soczewce, historii Polski. Ja bym postawił tezę, że większość Polaków zna dzieje Krakowa, powiedzmy Gniezna,
Ale Warszawy to zna tak od, powiedzmy, międzywojnia, od prezydenta Starzyńskiego, przez powstanie, przez odbudowę, aż do dzisiaj. Ale gdybyśmy mieli pytać Polaków ogólnie, jakie są dzieje Warszawy XVII, XVIII wieku, nie mówię już o średniowieczu, to mało kto wie. Więc powinniśmy wyjść od tego, że powinniśmy czerpać z tej wielkiej historii, bo jest nieprawdopodobnie interesująca, złożona, opowiadająca dzieje naszej ojczyzny i dzieje Warszawy, a przez dzieje Warszawy opowiadające dzieje naszej kultury. I wiele osób, które może w Polsce narzeka na Warszawę, wcale tak dobrze jej nie zna i może na przykład nigdy nie było na Muranowie albo nie była w dziesiątkach innych miejsc, na Pradze, bo to Warszawa, tak jak pan powiedział, jest eklektyczna i ten koloryt jest nieprawdopodobny. To jest taki archipelag dzielnic, które są bardzo różnorodne, zarówno architektonicznie, jak i historycznie, jak i pod względem w ogóle osób, które tam mieszkają. I można Warszawę naprawdę pokazać nie tylko Polsce, ale światu z zupełnie innej perspektywy. I tak to na pewno bym robił. A czy pan wojewoda ma sentyment do Warszawy międzywojennej? Wiele osób, myślę, że ma świadomość, jak piękna Warszawa była w latach 20., 30. Przed jej zburzeniem przez Niemców. Mam, oczywiście, mam ogromny sentyment, dlatego że Warszawa międzywojenna to jest to miasto niezniszczone, czyli tak naprawdę to prawdziwa, organiczna tkanka narosła przez setki lat. Więc jest to Warszawa XIX wieku, mieszczańska, burżuazyjna, ta zamożna. Jest to też Warszawa robotnicza, industrialna, jak Wola czy Praga. Jest oczywiście w prawdziwym kształcie, a nie tak, jak widzimy dzisiaj po rekonstrukcji, stare miasto, nowe miasto. Także oczywiście mamy, ale musimy pamiętać, o czym często zapominamy, że Warszawa międzywojenna to również gigantyczne problemy, z którymi właśnie, dlatego tak pamiętamy o Starzyńskim, próbował się z nimi zmagać. Bardzo wąskie ulice, które były, nie było dostępu światła, bardzo duży chaos, jeżeli chodzi o nieruchomości i w ogóle duży problem z inwestycjami. Warszawa historycznie była miastem bardzo ściśniętym, dlatego że w granicach administracyjnych, dlatego że Rosjanie, pod którym zaborem byliśmy, nie chcieli, żeby się rozwijała. Zatem zabudowa była bardzo gęsta, co uniemożliwiało przez XIX wiek normalny rozwój Warszawy. Zatem mam zarówno sentyment, ale zdaję sobie sprawę z wyzwań, jakie w owym czasie stały przed włodarzami. I mamy dzisiaj podobnie, tylko trochę w innym kształcie. Zaczęliśmy od rozmowy od odbudowy Pałacu Saskiego. Czy jest wobec tego coś jeszcze w Warszawie, co można by było odbudować? Tutaj nawiązuję do tego, że pan ma sentyment do Warszawy międzywojennej, czyli w jakiś sposób urzeka pana piękno tamtego miasta, które odeszło. Niewątpliwie, na przykład i to jakby obok Pałacu Saskiego mamy Oś Saską. Ja uważam, ale inne są plany obecnie włodarza, że powinna być żelazna brama również zrekonstruowana, dlatego że to jest wyjątkowe miejsce w historii Warszawy, bo Pałac Saski jest to w ogóle pierwszy ogród, który został udostępniony publiczności, żeby mogła do niego wchodzić. Bardzo ekskluzywne miejsce, zresztą teraz w większym kształcie niż wcześniej. Teraz nam Marszałkowska rozcina w stronę Placu Bankowego, ale wcześniej istniała tam jeszcze żelazna brama, która i dalsza część osi Saskiej, która domykała. Tego nie ma w tym momencie i biorąc pod uwagę plany remontowe, można by było to zrekonstruować i stworzyć ogromną przestrzeń dla warszawiaków. To jest wypoczynku, ale również nawiązującą do tej historii wcześniejszej. Ja jestem zwolennikiem, chociaż to się kłóci z doktryną konserwatora zabytków, żeby budynki w częściach zabytkowych miasta były odbudowywane w stylu pasującym do zabytków. Chociaż polscy konserwatorzy zabytku uważają, że właśnie ma być odwrotnie, że powinny się budynki odróżniać właśnie po to, żeby pokazywać zabytkową tkankę. No ale się możemy zastanawiać akurat w przypadku Warszawy, na ile jest to zabytkowa tkanka, skoro została odbudowana po 1945 roku. Także niewątpliwie Warszawa musi mieć wieżowce woli i jak najwięcej drapaczy chmur, żeby pokazywać nowoczesność, rozwój, inicjatywę prywatną, ale z drugiej strony musi się też głęboko zakorzeniać. Ja bym bardzo chciał, żeby Muzeum Historii Warszawy było instytucją kultury z prawdziwego zdarzenia. Oni wydają bardzo ciekawe książki, które lubię czytać, ale jeżeli chodzi o te dwie kamienice, czy może trzy, bo nie chcę przekłamać, przy rynku Starego Miasta, no to jest zdecydowanie za mało, żeby pokazać historię naszej stolicy w taki sposób, aby była atrakcyjna, a jednocześnie pełna. Jest, w tym momencie ta ekspozycja jest wycinkowa i Muzeum Historii Warszawy powinno być zupełnie na inną skalę zbudowane. Mówił pan wojewoda o okolicach dzisiejszego Placu Żelaznej Bramy. Wśród warszawianistów, wśród miłośników
ulicowników Warszawy pojawiał się taki karkołomny, ale romantyczny pomysł, żeby być może zburzyć całe osiedle za żelazną bramą. Czy pan jest zwolennikiem takich dużych rzeczy, żeby usuwać te pokomunistyczne pozostałości i odbudowywać tam Warszawę w kształcie sprzed wojny? Ja myślę, że to jest dyskusja na jeszcze dalszą przyszłość w tym momencie. Te dyskusje są interesujące, ale nie jesteśmy na tym etapie, żeby podejmować takie decyzje teraz. Niewątpliwie to, na co zwracają ci krytycy obecnego kształtu Warszawy, że jest ona troszeczkę zaprojektowana jako mała stolica. Nie ma takiego rozmachu jak inne stolice europejskie, jak Berlin, jak Paryż. I że może zasługujemy jako naród na inną skalę. Ale w tym momencie, biorąc pod uwagę okoliczności, budżet miasta, nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, ale ta dyskusja powinna się cały czas odbywać, bo kiedyś powinny powstać takie plany. To przejdźmy teraz do spraw bytowych, które być może takiego przeciętnego warszawiaka interesują najbardziej. Czy pan wojewoda wie, ile kosztuje w tej chwili mieszkanie w Warszawie? No weźmy, podajmy przykład, czyli Ursynów 60 metrów albo Bemowo 60 metrów, takie dość przeciętne mieszkanie. 60 metrów na Ursynowie podejrzewam, że to będzie z 18 tysięcy za metr kwadratowy. Tak bym obstawiał, bo na Powiślu do ceny dochodzą do 22-25 tysięcy za metr kwadratowy. No z reguły jest to powyżej 900 tysięcy, także można powiedzieć, że prawie milion. Ja niedawno byłem pod jednym z budynków i to jakby wszyscy muszą sobie uświadomić, to nie są apartamenty, to są po prostu bloki. I byłem po takim blokiem, gdzie zostało na rynku wtórnym wystawione mieszkanie, kawalerka, której cena wynosiła 860 tysięcy złotych. Kawalerka. Do remontu. Takie są w tym momencie ceny w Warszawie i to jest sytuacja, która wymaga zasadniczej naprawy. No właśnie, i tu pojawia się drugie pytanie. Co można z tym zrobić? Czy pan jako ewentualny prezydent Warszawy mógłby w jakiś sposób zaingerować właśnie w ten rynek mieszkaniowy, który w tej chwili jest ewidentnie wolnym rynkiem i można by było sprawić coś, co spowoduje, że te mieszkania będą tańsze, bo niewątpliwie tym warszawiakom, czyli ludziom, którzy mają 30-40 lat, najbardziej spędza z powiek to, że nie mają mieszkania. Tak, i to jest straszliwa sytuacja, dlatego że ktoś, kto przyjeżdża tutaj albo się urodził, idzie na studia, potem sobie studiuje dziennie, wieczorem dorabia jako kelner. To jest bardzo częsty model życia. Potem się zakochuje, żeni, wychodzi za mąż, bierze kredyt na milion, półtora miliona i spłaca do końca życia to jedno mieszkanie, które jeszcze w tym momencie może być mieszkaniem 45-metrowym. To nie tak powinna wyglądać sytuacja w naszej stolicy, w ogóle w Polsce. I mamy zasady wolnego rynku i oczywiście sam jeden prezydent Warszawy nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji, kiedy ceny za metr kwadratowy zaczną spadać, ale jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której ceny przestaną rosnąć. A można do tego dążyć za pomocą zwiększenia po prostu podaży mieszkań na rynek. Im więcej będzie nowych mieszkań, im więcej większa będzie dostępność tych ofert, tym ceny będą wolniej rosły. I nie siląc się na populistyczne argumenty, mogę powiedzieć, że cała moja polityka w kwestii budownictwa by do tego zmierzała. Po pierwsze, prezydent odpowiada za plany zagospodarowania przestrzennego, więc bardzo duża część Warszawy to jest gigantyczne zaniedbanie, jest niepokryta planami. Plan decyduje o tym, gdzie co powstaje, czy mieszkania, czy usługi, czy przemysł. Jeżeli nie, to wydaje się tak zwane pozwolenia budowlane, WZ-ki, więc które zaburzają normalną tkankę miejską. Musimy przyjąć te plany i to dość szybko po to, żeby wszyscy inwestorzy wiedzieli, gdzie są tereny pod inwestycje. Po drugie, trzeba skrócić czas procedowania tych decyzji. W obecnym kształcie niektórzy czekają 8 lat po to, żeby móc zbudować blok mieszkaniowy. Czyli proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś nabył dzisiaj jakąś dużą nieruchomość i chce postawić, załóżmy, dwa budynki mieszkalne i rozpoczyna tę procedurę, to musi się liczyć z prawnym ryzykiem, że doprowadzi do może szczęśliwego końca w okolicy 2030 roku i wtedy zacznie inwestować, no bo trudno o inną sytuację, więc też należy do tego doprowadzić. Należy zinwentaryzować mienie komunalne, bo w tym momencie prezydent i wszyscy o tym wiemy, afera reprywatyzacyjna w czasach Hanny Gronkiewicz-Waltz pokazała to, nie wie czym zarządza. Należy dokonać inwentaryzacji, sprawdzenia, jaki jest zasób, uporządkowania go. Są warszawiacy, którzy są w mieszkaniach komunalnych, od dziesięcioleci płacą ogromne opłaty, które w zasadzie pokryły już wartość tych nieruchomości, które posiadają, więc w czasach Lecha Kaczyńskiego mogli je wykupywać i powinni je znów móc. Dopiero Platforma zablokowała tę możliwość. Są lokale puste, które wymagają remontu. Są ludzie, którzy chcieliby się do nich wprowadzić.
wprowadzić i za koszt remontu zacząć w nich mieszkać. Miasto im tego nie udostępnia na takich warunkach w tym momencie. Próbuje robić takie ruchy, ale to za mało. No i oczywiście są jeszcze budynki, które prawdopodobnie nie nadają się do zamieszkania, nadają się do wyburzenia. Więc może w miejsce należałoby budować nowe budynki komunalne. Ale to wszystko wymaga skomplikowanej polityki, której obecnie nie ma, więc kończy się na pewnym chaosie. No i doszliśmy do pułapów cen mieszkań, które są absurdalne i które krzywdzą w zasadzie wszystkich, poza tymi, no, którzy akurat może chcą sprzedać mieszkanie w Warszawie i się gdzieś indziej wyprowadzić, no bo to niewątpliwie jest duża inwestycja. No ale druga rzecz, na pewno jako prezydent Warszawy zabiegałbym u posłów, senatorów i prezydenta Rzeczypospolitej o wprowadzenie takich regulacji prawnych w skali kraju, żeby nie istniało to zjawisko, w którym wielkie fundusze inwestycyjne wykupują całe bloki i stoją puste mieszkania po to, że traktują to jako pewną inwestycję, prawda? Bo po roku, dwóch wartość wzrasta o 20%, 15% i spekulują na rynku. Więc należałoby wprowadzić ogólnopolsko takie rozwiązania, aby przymusić te fundusze jednak do wprowadzenia chociażby tych mieszkań na wynajem, bo to też bardzo by uprościło życie bardzo wielu ludziom, bo ceny wynajmu w Warszawie są też bardzo wysokie. No za 45-metrowe mieszkanie się 4000 zł obecnie płaci, a w lepszych dzielnicach, bliżej centrum jeszcze więcej. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy od 2018 roku. Nie mamy bardzo dużo czasu, więc poproszę pana wojewodę o taką ocenę dość krótką. I jakby pan mógł powiedzieć, wymienić te rzeczy, które najbardziej panu się nie podobały w prezydenturze Rafała Trzaskowskiego. No po pierwsze to, że jest nieobecnym prezydentem, to znaczy zajmuje się polityką ogólnopolską, wciąga zresztą samorząd warszawski w politykę ogólnopolską, zamiast po prostu siedzieć i ciężko pracować. Po drugie jest prezydentem, który uwielbia modne rozwiązania, które niekoniecznie komuś albo czemuś służą. Strefa czystego transportu, zwężanie ulic, tego rodzaju rozwiązania, które w niektórych wypadkach są wskazane, ale on je realizował akurat w takich warunkach, żeby było modnie i fajnie, co powoduje ogromne problemy dla nas wszystkich. No i po trzecie, no, brak panowania nad administracją na co dzień, robienie remontów, które się wzajemnie wykluczają, wygenerowanie gigantycznych korków w Warszawie. No i oczywiście straszliwe politykowanie, tak? Słyszymy o tym, że mimo, że Platforma rządzi w Warszawie od 18 lat, to za wszystkie problemy warszawiaków odpowiadają ci, którzy tu nigdy nie rządzili, czyli Prawo i Sprawiedliwość. No to jest pewne kuriozum. Pan prezydent Trzaskowski się dość gubi w swoich zeznaniach, także no, samorząd warszawski potrzebuje nowości, świeżości, potrzebuje reform i nowego spojrzenia. Ci sami ludzie poza prezydentami cały czas zajmują stanowiska od 18 lat. To są wypalone kadry, partyjne kadry, potrzeba świeżości, reformy. Potrzeba świeżości, potrzeba zmiany, mówi Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. 7 kwietnia będzie pierwsza tura w stolicy, a także w ogóle w całej Polsce. Zapraszamy do urn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu...